po prostu najlepsza samochodowa ładowarka indukcyjna do telefonu, jaką w życiu miałem. Spójrzcie tylko na to. Po prostu genialny. Zobaczcie, nie dość, że sama zaciska telefon, to jeszcze go ładuje i chłodzi jednocześnie. A wiecie, że chłodzenie pozytywnie wpływa na żywotność baterii, prawda? No właśnie, zobaczmy, co ten uchwyt, ta ładowarka jeszcze oferuje, że tak bardzo go polecają. Więc witajcie w kolejnym odcinku o niedrogich, fajnych gadżetach. Ten odcinek w 100% nagrywam w samochodzie, bo będzie o ładowarce indukcyjnej, nie byle jakiej. Nazywa się to Zihu CF70. Kosztuje on $65, nie jest to jakoś mało, bo na złotówki wyjdzie jakieś 270 parę złotych. Jakbym sobie teraz tak policzył, ile kasy łącznie wydałem na wszystkie te uchwyty takie marketowe, czy kupowane na stacjach benzynowych, kontra coś takiego, no to zakup tego jest naprawdę rozsądnym zakupem. Po włożeniu telefonu oczywiście ten automatycznie go zaciska, natomiast jeśli chcemy zwolnić telefon z blokady, wystarczy nacisnąć jeden z dwóch przycisków, które są po bokach i to wszystko. Ta ładowarka, mimo że jest ładowarką, to i tak potrzebuje źródła zasilania, czyli takiej typowej zapalniczkowej ładowarki samochodowej, ale można dokupić na ich stronie od razu dość mocną ładowarkę 45-watową z wyjściem USB-C 27-watowym. I ją akurat będę musiał dokupić, bo ja mam taką zwykłą marketówkę ze krzyna, chyba 2-amperową, więc nie ładuje to zbyt szybko. Co prawda ma dwa wyjścia, ale tylko USB zwykłe. A ten uchwyt akurat zasilany jest od spodu gniazdem USB-C, a wiadomo, USB-C to jest szybkie dosyć łącze, tylko trzeba mieć po prostu mocne źródło zasilania. Jeśli macie zwykłą ładowarkę, natomiast taką jak pokazałem, to producent daje w zestawie na szczęście kabelek USB, USB-C. A dlaczego w ogóle ten uchwyt jest taki super, że postanowiłem nagrać o nim kolejny odcinek o fajnych gadżetach? Po pierwsze, zobaczcie sobie, jakie to jest komfortowe i przyjemne rozwiązanie. Wkładam sobie telefon byle jak, on się automatycznie zaciska i zaczyna się ładować. Nie muszę szukać kabla, żeby go podłączyć. Kończę podróż, naciskam przycisk, zabieram telefon, dziękuję. Zero kabli. No chyba, że lubicie tą plątanie na kabli, no to nie ma tematu. A ja sobie tak sprytnie owinąłem przewód USB wokół ładowarki i podłączyłem sobie go tutaj do uchwytu od spodu. Można powiedzieć, że ta kablologia jest tutaj ograniczona do niezbędnego minimum. Ta ładowarka potrafi naładować telefon dosyć szybko indukcyjnie, ale do tego potrzebuje, tak jak wspomniałem na początku, ładowarki matki, czyli tego głównego źródła zasilania. Natomiast ta ładowarka charakteryzuje się tym, że ma w sobie dwie cewki, dzięki czemu ładowanie może odbywać się z maksymalną mocą 15 W. I teraz ktoś słusznie mógłby tutaj zauważyć, że przecież nie wszystkie telefony mają funkcję ładowania indukcyjnego, więc po co komu taki uchwyt na telefon? No i właśnie, w takim przypadku podłączacie sobie do swojej ładowarki drugi przewód USB-C, czy tam jakiś mikro USB, podłączacie go do swojego telefonu i nadal macie uchwyt, który automatycznie łapie Wam telefon. Podczas każdego ładowania telefony potrafią się mocno przegrzewać, a ta ładowarka ma w sobie półprzewodnikowy system chłodzenia pleców telefonu. Nie wiem, czy to akurat słychać, ale z tyłu jest tutaj wentylatorek, który sobie teraz chodzi i chłodzi sobie taki specjalny półprzewodnik, który odpowiada za odprowadzanie ciepła z pleców telefonu. I powiem Wam szczerze, że plecki są po prostu ledwoletnie. Ten uchwyt, tak samo jak większość uchwytów, można sobie obracać w różnych pozycjach. Jeśli na przykład na postoju chcecie sobie obejrzeć film, nie ma problemu, można obrócić go poziomo. A jeśli chcemy sobie nawigować, no to przeważnie robimy to w pionie. Do zamocowania tego uchwytu w zestawie przewidziany jest na przykład taki klips, który można sobie zacisnąć i to dość mocno, bo z tyłu jest taka regulowana nakrętka, którą dociskamy uchwyt do kratki. Oczywiście w zestawie jest również taka standardowa przyssawka do szyby, która też może posłużyć jako przyssawka do deski rozdzielczej, jeśli macie akurat taką potrzebę. Dlatego do zestawu też dorzucili taką matę samoprzylepną, żeby po prostu zrobić sobie odpowiednią powierzchnię pod przyssawkę. Akurat do tego samochodu nie mam potrzeby, żeby coś takiego montować, ale w innych okolicznościach wystarczy sobie tutaj to przykleić i wtedy mamy taką specjalną gładką matę, do tego przysysamy uchwyt i gotowe. No ja zdecydowanie wolę akurat tego typu rozwiązanie. Słuchajcie, jeszcze tego nawet nie przyssałem do szyby. O, teraz jest przyssane, a nie mogłem tego odczepić. Masakra. Nieźle się trzyma. Naprawdę solidny uchwyt. Tak dobrej przyssawki to jeszcze w życiu nie widziałem. Naprawdę, ta guma to mi przypomina taką zabawkę tego pajączka, co się rzucało gdzieś tam na ścianę i tak później spełzywał sam. Mega klejące. Bardzo fajnym atrybutem tej ładowarki jest to, że w momencie, gdy kończymy podróżowanie, wyłączamy kluczyk ze stacyjki, czyli odcinamy zasilanie. Ja to zrobię teraz poprzez wyjęcie kabla zasilania. To ten uchwyt ma w sobie jeszcze kondensator, który gromadzi energię na tyle, żeby wykonać kilka operacji, na przykład zwolnienia telefonu z blokady. Proszę bardzo, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć,
Siedmiokrotnie bez prądu udało mi się jeszcze zwolnić telefon i zacisnąć go automatycznym uchwytem. Jak dla mnie jest to naprawdę bardzo fajny, przydatny taki życiowy gadżet do każdego samochodu. Jeśli nie macie samochodu, a macie kogoś, kto ma samochód i chcielibyście zrobić mu prezent, to link do tego produktu macie oczywiście w opisie filmu. To tyle na dziś, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!